W poprzednim wideo poradniku omówiłem w jaki sposób tworzyć linią karnisz. W dzisiejszym wideo poradniku opowiem w jaki sposób tworzyć z kształtu zasłony. Więc aby rozpocząć tworzenie kształtu z panelu Create, przechodzę do panelu Create i wybieram Shapes. Następnie w zakładce Shapes wybieram możliwość tworzenia splines. I wybieram opcję Line. Przejdę do widoku z góry, naciskam literkę T, i w tym miejscu stworzę sobie kawałek zasłony, linią, która będzie delikatnie wygięta. Więc zaczynam rysowanie linii, z tym, że przed zaczęciem rysowania linii, tutaj mam coś takiego jak Creation Method, Initial Type, Corner oraz Drag Type, Corner Smooth. Więc mam kilka możliwości tworzenia. Takiej linii, więc po kliknięciu będę miał ostre zakończenie. Po drag type, czyli po przeciągnięciu wierzchołka, będę miał na przykład możliwość wygięcia go. Więc włączę Initial Type Corner, Drag Type Bezier. Więc i kliknę gdzieś raz, żeby rozpocząć rysowanie mojej zasłony. Też rysuje mi się z tym profilem, który się nakłada, więc prawym przyciskiem myszy to anuluję. I włączam opcję Enable Renderer, Enable in Viewport, więc to wyłączam. I jeszcze raz za, zaczynam rysować. Więc rysuję sobie spline w ten sposób, więc klikam gdzieś raz. I następnie w tym miejscu przytrzymuję mój przycisk i mogę go wyginać. Przypominam, że Drag Type musi być ustawione do bezier. Następnie puszczam lewy przycisk myszy i w tym miejscu znowu przytrzymuję lewy przycisk myszy. I pojawił mi się w ten sposób mój splain, który oczywiście później mogę edytować. Puszczam lewy przycisk myszy, i następnie przytrzymuję lewy przycisk myszy, ustalając ten kąt, i następnie powtarzam te kroki kilka razy. Więc będę tworzył moją zasłonę, przytrzymując lewy przycisk myszy. Warto tutaj stworzyć tą zasłonę w taki w miarę nieregularny sposób, żeby wyglądała na taką rzeczywiście zasłoniętą. Więc tworzę kilka takich fal, które będą mi odzorowywały zasłoniętą zasłonę o, w ten sposób. Tutaj może wygnę, tak. Tutaj lewym przyciskiem myszy przytrzymam. I tutaj też wygnę fragment. OK. Kliknę tu raz i prawym przyciskiem myszy zakończę. Czyli mam stworzony fragment zasłony. Przejdę następnie do panelu modify, rozwinę listę line i włączę opcję vertex. Po włączeniu opcji vertex mogę zaznaczyć każdy z takich vertexów, przesunąć go oraz mam takie zielone wąsy. Te zielone wąsy umożliwiają mi obracanie czy zmianę tego kąta tutaj, który jest pomiędzy tymi wierzchołkami ważne jest to, żeby tych wierzchołków zbyt dużo nie było, wtedy łatwiej jest zapanować nad tymi elementami. Więc postaram się tutaj kilka tych wierzchołków zsunąć ze sobą. Tutaj widzę, że już mi się tworzy jakiś błąd, więc łapię za ten zielony wąs i lewym przyciskiem myszy go przytrzymuję. Gdybym na przykład stworzył sytuację, w której ja mam wszędzie ostre kąty, to mogę taki wierzchołek zaznaczyć i pod prawym przyciskiem myszy zmienić jego Zmienić jego strukturę, czyli będę miał dwie opcje: bezier corner, czyli mogę kierować tymi wąsami z dwóch stron i mogę na przykład ostry robić też czubek. Bezier zawsze będzie taki wygięty, smooth to sam będzie tą krzywiznę dopracowywał, corner to będzie taki ostry, więc mogę tutaj przełączać między bezier a corner. Prawym przyciskiem myszy po zaznaczeniu jeden lub wiele mogę zaznaczyć prawym corner. Lub prawym bezier. I teraz staram się stworzyć z tego swoją zasłonę. I tutaj będę na przykład tworzył ją tak. To na przykład zaznaczę jeszcze wszystko, trochę to zsunę sobie w tym, w tym miejscu. To trochę może za duże jest. Tu może to trochę wygnę i ewentualnie to trochę zsunę. O, czyli wierzchołki do siebie. Tutaj to pamięcie mi się trochę nie podoba, więc to sobie tu przesunę. To też tutaj przesunę, i tutaj ten fragment tak zakończę. Tutaj w tym miejscu podobnie to trochę zsunę, żeby było mniejsze wygięcie. I mam fragment mojej zasłony. Mogę ewentualnie jeszcze tutaj trochę go przesunąć, i tutaj też go trochę przesunę. Z tym, że to wygięcie trochę zmienię. I teraz mam moją zasłonę, która no, będzie w tym miejscu y, tak wyglądała. Wyłączam sobie edycję werteksów. Obracam się ALT i scroll w widoku top, wtedy na ortogonalny się zmienił automatycznie. I teraz tą zasłonę tutaj mogę przesunąć, więc to jest podstawa mojej zasłony. I po przesunięciu w tę stronę y, ja mogę także. I ją do góry podnieść, jak stworzyć z tego obiekt. Więc tutaj jestem już bez edycji werteksów, wyszedłem do edycji Line, mogę to sobie tutaj zwinąć i z listy modyfikatorów wybieram modyfikator, który znamy z edycji ściankowej, bo używaliśmy tej opcji, ale tu jest jako modyfikator, nazywa się Extrude. Teraz modyfikator Extrude pozwala mi to wyciągnąć do góry, nic się nie stało, ponieważ tutaj mam 0. Więc teraz mogę sobie to podnieść i podnoszę to na przykład w ten sposób, tutaj, żeby było trochę wyżej niż ten karnisz. I też spróbuję to podzielić na większą ilość segmentów, bo będę chciał delikatne wygięcie tutaj zrobić. Więc podzielmy to tak, jak u mnie. Ona jest trochę za bardzo rozciągnięta. Więc opcją scale. Mogę ją trochę bardziej ścisnąć, więc opcję Scale, skrót R, ścisnę ją względem osi X, więc w ten sposób, ściskam ją względem osi X, przesuwam ją trochę tutaj i tak samo ją tutaj przesuwam trochę, żeby była na tym oknie, ale nie w ścianie. I mogę ją trochę jeszcze podnieść do góry, bo była na wysokości 0, tu, więc mogę ją przesunąć na wysokość na przykład 7 cm, żeby była trochę wyżej, może ten amount tutaj zmienię na trochę niż, żeby wyglądało, że jest w tym karniszu i może jeszcze bardziej ją trochę ścisnę osiowo po osi x, czyli ja łapię za osi x, nie tak, bo wtedy mi proporcjonalnie wszystko zmieni. Po osi x ją trochę ściskam, ewentualnie osi Y, więc tutaj sobie ją dopasowujemy, żeby nie była zbyt taka szeroka, głęboka. Przechodzę do skrótu W i jeszcze trochę ją tu przesuwam. OK. I w tym miejscu będę miał moją zasłonę. Teraz tą zasłonę mogę kilka razy skopiować, ale wcześniej jeszcze dodajmy do niej modyfikator noise. Więc mam włączony ekstrud. Tutaj mogę wpisać 250, Enter, żeby była jakaś całość. Ilość segmentów koło 40, tak żeby w skali ilość tych segmentów pionowych poziomych, podziałów była taka jak u mnie koło 40. Wtedy będę mógł delikatnie te poligony tutaj wyginać. Modyfikatorem Noise. Z klawiatury mogę wpisać literkę N. Pojawia się modyfikator Noise. I tutaj ten modyfikator będzie mi trochę giełł Tą strukturę ze względu na skalę i tutaj te wartości. Więc powpisujmy tutaj, na przykład, po 3 cm z każdej strony. Widzimy, że delikatnie się poprzestawiała, i teraz, jak zaczniemy zmniejszać skalę, to ten modyfikator względem tej skali mi będzie szarpał tą zasłonę. Więc ja tutaj może delikatnie zmienię na mniejszą tą wartość, na przykład żeby ta skala była 40, o, jest delikatnie taka zasłona pogięta, może trochę większa skala, o i w ten sposób nadam jej taki bardziej realistyczny wygląd. Tutaj to co mi jest potrzebne przy tym wygięciu, to później będzie mi potrzebne seed, czyli mogę zmieniać tak jakby losowość tego pogięcia w innych moich tutaj zasłonach. Skopiujemy sobie tą zasłonę dwa razy, żeby były trzy gdzieś na środku. Opcją kopi. Bo jak skopiuję ją opcją Instance, to te zmiany wprowadzone w tym obiekcie będą uwzględniane w tym, więc ja chcę, żeby były delikatnie różne, więc opcją kopi dwa razy. I w tym miejscu mam moją zasłonę. Tutaj może ją jeszcze przenazwę też zasłona, zaznaczę ją tutaj. Przenazywanie jest dość ważne, ponieważ później łatwiej jest zaznaczać obiekty, jeśli jest ich więcej. Więc tutaj mam tą zasłonę w tym miejscu, tu będę miał gdzieś w środku. O, w tym środku mogę delikatnie na przykład jeszcze skalą rozciągnąć, tą mogę bardziej ścisnąć. Tak, żeby nie było zbyt tak samo i teraz w tym miejscu włączam sobie Seed, więc trochę inaczej mnie. i w tym też Seed na przykład 19, 22, więc jest, są różne pogięcia, nie będzie tak samo. No i jest nad podłogą, mogę je jeszcze tutaj zaznaczyć i trochę je przesunąć w dół, bo może są za wysoko, więc o 2-3 cm przesunę jeszcze w dół z kontrolem zaznaczam więc teraz jeśli bym chciał taką, taką zasłonę edytować, mogę wrócić tutaj do elementów, które edytuję i ewentualnie wyłączać tutaj okiem, więc Extrude Noise, to co jest na samym dole jest jakby źródłem, to co jest wyżej potem mi nadpisuje to co jest na dole, więc najpierw Line stworzyłem, potem dodałem Extrude a następnie zrobiłem Noise, będzie jeszcze jeden modyfikator pewnie do mapowania UVW Map ale to później jak będziemy teksturować wszystkie nasze obiekty. Z tych rzeczy tutaj, które jeszcze warto wspomnieć, to narzędzie extrude zachowuje się tak, że oprócz linii mogę też wyciągać na przykład kształty pełne. I te kształty później mogę też kończyć lub nie, czyli mogę puste pudełko zrobić lub nie. I też taka zasłona nie ma grubości w tym wypadku, więc jeśli ja chciałbym nadać też grubość jej. Powinno się obiektom delikatnie grubość nadać. Mogę dodać do tego modyfikator shell. Wpisuję z klawiatury SH szybko. Pojawia się modyfikator shell i dodam na przykład grubość około 0,05 cm. Tak, żeby ta grubość była delikatna. Tak jak grubość jakiejś tkaniny, jakiegoś materiału. Obiekt się później w trakcie wizualizacji, tworzenia renderów. Nakładania materiałów będzie bardziej rzeczywiście zachowywał, jeśli ma grubość. No i w tym momencie mam stworzone gotowe zasłony. Pamiętajmy o tym, że cały czas możemy zmieniać edycję, czyli mogę przejść do werteksów, tylko muszę je odkliknąć, tak? Tu, żeby te funkcje działały, więc nigdy nie zostawiamy edycji werteksów, jak opuścimy obiekt, bo ja mogę, mogę tak jakby przypadkowo przypisać modyfikator noise do werteksów zaznaczonych, więc warto tutaj pamiętać, żeby mieć zawsze odznaczone segmenty i spliny przy dodawaniu modyfikatorów. Mogę tutaj to oczywiście teraz też edytować. To pod prawym przyciskiem myszy mam rodzaje wierzchołków i jeśli bym chciał tu edytować i widzieć wszystkie zmiany to muszę kliknąć tą probówkę. Wtedy zobaczę efekt końcowy edytując pierwszy element. Tutaj. Czyli edytuję pierwszy element mojej zasłony i widzę całość przy włączonej tej tutaj probówce, więc mi reszta nie znika. Więc odklikuję wierzchołki, przechodzę do Shell, widzę wtedy wszystkie zmiany. Jeśli mam włączoną probówkę, to widzę wszystkie modyfikatory i ich działanie, pomimo tego, że znajduje się w tym drzewie na dole. Dziękuję serdecznie, zapraszam do następnych wideo poradników. Kliknięcia kciuka w górę i subskrypcji naszego kanału na YouTube.